Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od małej eraty do wczorajszego odcinka. Wczoraj mówiłem, że możemy dopuścić, że do stu wagnerowców znajduje się na terenie Białorusi. Białoruski Gajun, o którym wczoraj dużo mówiłem, twierdził, co przegapiłem, że może być ich do 200. Także taka mała eriata to niewiele ostatecznie zmienia w naszych wczorajszych rozważaniach, ale warto to powiedzieć. Natomiast teraz przystąpmy do dzisiejszego odcinka, który chciałem zacząć takimi słowami. Wszyscy ci, którzy przepowiadali, że w wyniku sankcji i wojny rosyjska gospodarka szybko się rozpadnie, okazali się być w błędzie, natomiast ci, którzy twierdzili, że ta sytuacja będzie powoli gospodarczo dusić rosyjską gospodarkę. Okazuje się z każdym miesiącem, coraz bardziej, że mieli rację. Faktycznie dzieje się to powolutku w skromnym tempie, zdecydowanie wolniejszym niż byśmy tego chcieli. Bo wszyscy, jak mi się wydaje, obecni tutaj, chcielibyśmy, żeby rosyjska gospodarka powiedziała koniec, nie mamy pieniędzy, więcej nie wydamy na ani jeden pocisk artyleryjski, starczy. No, tak się nie dzieje, natomiast widzimy, że te skutki... Są jak najbardziej widoczne. Najnowsze informacje o deficycie rosyjskiego budżetu, one są już takie, nazwijmy to poważne, bo z półrocza, mówią o deficycie na poziomie 2 bilionów 600 miliardów rubli. Rosjanie to zapisują w ten sposób: 2,6 biliona. Mamy tutaj zamieszanie, bo te jednostki są u nich inaczej rozumiane niż u nas. Tak czy inaczej, te 2,6 tryliona po rosyjsku to jest po prostu 115,5 miliarda polskich złotych. Nie jest to kwota powiedzmy kosmiczna, bo polski roczny projektowany. Yy, Przewidywany deficyt budżetowy nie jest wiele niższy, a mamy do czynienia z większym państwem. Tu raczej chodzi o dwie kwestie. Po pierwsze, jest to większa różnica w stosunku do poprzednich lat, bo Rosja zazwyczaj kończyła swoje lata budżetowe z proficytem, a nie z deficytem. To jedna kwestia. Po drugie Rosja w obecnej swojej sytuacji, o czym mówiłem już niejednokrotnie, ma duże problemy z tym, żeby pozyskać pieniądze na rynkach zewnętrznych, żeby po prostu te pieniądze pożyczyć. Jej społeczeństwo jest biedne po prostu. Więc ciężko się spodziewać, żeby w, w formie obligacji skarbowych dało się wiele od tego społeczeństwa wyciągnąć. To raczej państwo dotuje społeczeństwo różnymi socjalnymi wypłatami. Niż na odwrót. Oczywiście mogliby w, teori, w teorii pożyczyć od swoich państwowych, w sensie rosyjskich banków, tylko że właśnie większość i prawie wszystkie te największe rosyjskie banki to są banki już i tak państwowe, więc to jest pożyczanie od samego siebie. Chiny bardzo niechętnie przed wojną i teraz niewiele widzimy, żeby się zmieniło. Pożyczały pieniędzy Rosji inaczej niż na inwestycje chińskie. To znaczy, okej. Okay, Chin, chińska firma zbuduje wam autostradę, to my wam pożyczymy pieniądze, żebyście mogli zbudować tę autostradę, a później za to oddawajcie. To były takie zakupy na raty bardziej niż taki standardowy kredyt. Więc nie w tym jest problem, że Rosja ma duży deficyt budżetowy. Problem w tym, że nie ma skąd pozyskiwać tak jak normalne państwa. Środków finansowych i z całą pewnością, jeśli nawet ktoś im te pieniądze pożyczy, to ten procent będzie zdecydowanie wyższy niż w przypadku, kiedy ktoś na przykład pożycza takiej Ameryce. Więc to jest pierwsza ważna informacja. Budżet jako taki w całości ma dość spore problemy. Druga informacja jest taka, że przychody z nafty i gazów. W ciągu pierwszego półrocza 2023 roku są niższe niż w zeszłym roku, w pierwszym półroczu o 47%. To jest bardzo poważna liczba, ale tutaj trzeba brać pod uwagę jedną ważną rzecz. Zeszłe półrocze, pierwsze półrocze 2022 roku, po pierwsze przez dwa miesiące było przedwojenne, po drugie. W tych pierwszych miesiącach po wojnie sytuacja była dla Rosji, jeśli chodzi o sprzedaż ropy i gazu, pozytywna. Ceny na tle wojennego zamieszania wzrosły. Indie, Chiny zaczęły robić zapasy rosyjskiej ropy naftowej, zresztą Turcja także, Europa gazu, więc trzeba to porównać do jeszcze wcześniejszego roku. I tutaj w roku 2021 ogólnie przychody z ropy i gazu do budżetu to było 9 trylionów rubli, tam z niewielkim haczykiem. Jeśli to sobie przeliczymy, podzielimy te roczne przychody na pół, żeby nam wyszło średnio z półrocza i to pierwsze półrocze 2023 roku, to wychodzi nam na to, że to spadło o 25%. Czyli to samo w sobie nie jest. Jakimś katastrofalnym spadkiem jest oczywiście dużym i znaczącym, natomiast to się łączy z dwiema ważnymi rzeczami. To znaczy, po pierwsze, inne przychody mm, także potrafią spadać różnie, tutaj bywa w zależności od tego, o których przychodach mówimy, nie to jest ważne. Bardzo wzrosły rosyjskie wydatki budżetowe i to jest bezpośrednio związane z wojną. Oni Kupują broń od Iranu, skupują broń od Korei Północnej, a przynajmniej amunicję tego jesteśmy pewni. Zwiększają produkcję, remonty yy, sprzętu i dodatkowo jeszcze muszą oczywiście płacić poważne pieniądze nie tylko takim najemnikom jak wagnerowcy, ale także regularnym żołnierzom, żeby ich w ogóle namówić na służbę. Muszą ponosić koszty ich. Opieki zdrowotnej, protest, wypłat dla rodzin poległych, wypłat dla rannych. Nawet jeśli nie wszyscy te pieniądze otrzymują, no to jednak te wydatki budżetowe rosną. Dodatkowo przez ostatnie półtora roku państwo rosyjskie dość intensywnie zwiększało wydatki socjalne na mm, po prostu kupienie sobie popularności wśród ludzi. Zanim przejdę do tego, jak wyglądają póki co konsekwencje tego typu działań, to oczywiście przerwiemy sobie na zrzutkę przypominam, wspieramy pułki imienia Kastusia Kalinowskiego, białoruskich ochotników walczących po stronie Ukrainy, którzy nie ukrywają, że kiedy uda im się pokonać Putina, to pójdą pokonać Łukaszenkę, dlatego między innymi ich wspieramy, bo to jest nazwijmy to w ten sposób Dwa w jednym, taka promocja. Możemy pomóc w pokonaniu dwóch dyktatorów, wpłacając raz. Jeszcze przypomnę, na sklepie Patronite, a link jest na dole, można kupić koszulki. Akurat mam na sobie taką z szyszką. jest też taka koszulka z hasłem Trzymaj się Ukraino. Dochód ze sprzedaży tych drugich, tych z hasłem Trzymaj się Ukraino, także wpadnie tutaj na zrzutkę. Przejdźmy teraz do konsekwencji takiej, a nie innej polityki fiskalnej, to znaczy, to nawet ciężko nazwać polityką fiskalną, to są po prostu okoliczności, rozpoczęli wojnę, wojna ich kosztuje, pojawiły się sankcje, spadły dochody m.in. z ropy i gazu, spadły jak najbardziej. Teraz szef Ministerstwa Finansów, czyli po prostu minister finansów, pan Siluanow, zaproponował, żeby zmniejszyć wydatki budżetowe, ale może zacznijmy od początku, bo tutaj jest artykuł dotyczący petersburskiego forum ekonomicznego. Ono się nazywa Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, ale jest mało Międzynarodowe. I tutaj pojawiła się taka rozmowa na śniadaniu biznesowym, a padło pytanie, czy będą się zwiększały podatki. I i na to odpowied... to pytanie w ogóle zadał Gierman Grief, a odpowiedział Siluanow, a czy będą zwiększone wydatki budżetowe? A szef Zbierbanka, German Grief, mówi, wygląda na to, że tak. Wtedy, odpowiada Siluanow, trzeba zrozumieć. Kto za to zapłaci? Jeśli chcemy mieć więcej wydatków, to należy zrozumieć, skąd wezmą się te pieniądze. Pieniądze się nie biorą z powietrza, tak, tak nie bywa, albo będziemy zwiększać deficyt i odpowiednio mm, będą wzrastały inflacja i stopy procentowe. Za to na, zapłaci zarówno. Zarówno obywatele, jak i biznes za to zapłacą, albo zwiększymy podatki i za to także zapłacą nie wiem jakie podatki, albo ci, albo inni. Czyli albo obywatele, albo biznes. Zauważył Siluanow. Jest to dość oczywista rozmowa, tak? Dość oczywiste wnioski są tu wyciągane. To, że w państwowych mediach, to jest akurat Interfax, przedstawiciele. Tej putinowskiej piramidy otwarcie rozmawiają w ten sposób na ten temat, jest tym, co nas tu interesuje. To znaczy, sytuacja jest już na tyle zła, że nie można na jej temat milczeć. To jest w Putinizmie standardowe. Sam Władimir Putin cały czas opowiada, kiedy tylko ma możliwość, jak to sytuacja gospodarcza jest doskonała, jak to się w tej chwili już Rosja podnosi po sankcjach, jak wszystko wraca do normy, jak nie ma żadnych problemów z bezrobociem, z dochodami, z wydatkami, wszystko jest w porządku. A tymczasem jego minister finansów mówi, no. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Albo biznes, albo obywatele, albo jedni i drudzy. I pojawiła się już kilka dni później, prawie dwa tygodnie później jego propozycja tak zwane frontalne z obcięcie wydatków budżetowych. Siluanow zaproponował, żeby wszystkie ministerstwa obcięły o 10% swoje wydatki budżetowe, z pominięciem tych. Wydatków, które dotyczą gwarancji socjalnych i wydatków socjalnych. Czyli wciąż ucinamy 10%, ale z tych, z tych wydatków, które nie dotyczą właśnie wydatków socjalnych. Co to może oznaczać dla państwa? 10% to wydaje się niedużo, ale mówimy o kraju, który ma wieloletnie Potężne zaniedbania o ogromnych skutkach dla obywateli. To jest kraj, w którym zdarzają się takie przypadki, jak na przykład zalanie gorącą wodą, wrzątkiem praktycznie hostelu w podziemiu, w wyniku czego kilka osób umiera, bo rury nikt nigdy nie remontował od dziesiątek lat. Zdarzają się takie sytuacje, jak zapadający się kolektor ściekowy w Wołgogradzie, przez który cała dzielnica zostaje zalana ściekami. Zdarzają się takie sytuacje, jak brak wody z drogi, po których się nie da jeździć. Brak wody w sensie na przykład w Moskwie za każdym razem w lecie odcinają poszczególnym dzielnicom wodę na jakiś czas, żeby prowadzić doraźne remonty systemu rur, bo on się rozpada, więc trzeba go po prostu łatać. A że nie ma pieniędzy, żeby to zrobić raz, a porządnie to robią to po kawałeczku, po trochu, metodami, które nie dają efektów długoterminowych. Mamy ogromne problemy, jeśli chodzi o wydatki na edukację, w tym edukację wyższą, na ochronę zdrowia, na szpitale. Na, w zasadzie, gdzie byście nie stuknęli w tą rosyjską szopę, to usłyszycie taki odgłos, jak spruchniałe drewno, jak zastukamy, tam jest pusto w środku, a tymczasem. Znowu się te pieniądze obcina. To nie jest taki pierwszy przypadek. Tak jak mówiłem, państwo rosyjskie zazwyczaj kończyło rok z proficytem. Tutaj widzimy 2018 proficyt, 2019 proficyt, 2020 covidowy deficyt. Potem 2021 znowu proficyt i potem wojna. Znowu dwa lata z rzędu deficytu i... Faktycznie już w zeszłym roku pojawił się podobny problem i podobna propozycja, żeby obciąć wydatki budżetowe i w roku 2020 wyglądało to podobnie. Od w zasadzie 10 lat rosyjska siła nabywcza, ta realna siła nabywcza spada. Nawet jeśli gdzieś tam w poszczególnych latach zdarzyło się. Że rosła to nie na tyle, żeby cokolwiek zrekompensować. Generalnie jest to spadek. Więc Rosjanie z roku na rok żyją coraz słabiej. Wydatki były kierowane przez te lata nawet z tych proficytów albo na jakąś rezerwę budżetową, na tak zwany fundusz narodowego narodowego, to się nazywa blagasastajania, czyli dobrobytu. Część tych środków została zamrożona, część z tych środków została już przejedzona w zeszłym roku. Część tych środków, które zostały zaoszczędzone w ramach proficytów, trafiła albo na rakiety, które zostały już wystrzelone, albo na budowę pałacy i zakup jachtów. Więc ten potężnie niedofinansowany kraj w tej chwili znowu będzie musiał zacisnąć pasa. To może mieć długofalowe skutki, tak jak na przykład w latach 80. związek radziecki potrzebował ogromnych pieniędzy, żeby się utrzymać nad powierzchnią wody. To sprawiło na przykład, że nie było pieniędzy na inwestycje w sektor naftowo-gazowy, na wykrywanie, szukanie nowych złóż na inwestowanie w technologię i tak dalej, co doprowadziło później do dość poważnego spadku wydobycia. W tej chwili bardzo prawdopodobne, że będzie to wyglądało podobnie. To, co nas jednak najbardziej interesuje, to to, że te tendencje się utrzymują, to znaczy rosyjski budżet jest coraz biedniejszy, wydatki rosną i będą rosły, bo jeśli Rosjanie chcą, te wojnę wygrać, to będą musieli wydawać pieniądze. Już w tej chwili, jak się wydaje, widać, że coś się dzieje i że ten faktor finansowy, czynnik finansowy po polsku ma znaczenie, bo na przykład widzieliśmy, że Rosja wiedziała, mówiła o tym w mediach swoich wielokrotnie, doskonale zdawali sobie sprawę, że ukraińskie natarcie nadchodzi, to był dobry moment, żeby zorganizować kolejną falę mobilizacji. Jeśli by to zrobili w styczniu, to teraz, w, na początku czerwca, kiedy faktycznie rozpoczęła się ta ofensywa, mieliby już całkiem nieźle przeszkolone rezerwy, które mogłyby w tej chwili kompletnie zmienić układ sił na froncie. Tymczasem tego nie zrobili. A jeden z dwóch powodów, dla których tego nie zrobili, obok Prostego faktu, że to byłoby niepopularne wśród społeczeństwa, to to, że mogłoby ich na taką kolejną falę mobilizacji nie stać. Bo to wiadomo, nawet jeśli będziemy puszczać ludzi zbrojonych i wyposażanych przez sąsiadów gdzieś tam ze zbiórek, no to. Ich trzeba i tak nakarmić, ich i tak trzeba dowieść, im i tak trzeba dać jakąś amunicję. Przydałoby się chociaż części z nich za chociaż część tych miesięcy coś zapłacić, żeby oni się nie buntowali. No, ludzie z bronią powinni mieć jednak wypłaty, żeby nie ruszyli na Moskwę. Więc ten czynnik finansowy faktycznie, jak się wydaje, ma tutaj znaczenie dla sytuacji frontowej. To jest jednak także ważna informacja. Mam nadzieję, że nie muszą tego typu ludzie dowiadywać się takich rzeczy ode mnie, ale to jest ważna informacja, że jednak te sankcje chociaż w jakimś stopniu działają. I chwała im za to, że w jakimś stopniu działają. Działają niewystarczająco skutecznie, jeśli tylko 25% mniejsze są te Przychody niż w standardowym roku 2021 z ropy i gazu to znaczy, że jeszcze gdzieś to dałoby się przykręcić, jeszcze lepiej przypilnować i byłoby cudownie, gdyby to zostało zrobione szybko. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.